Dzień dobry, nazywam się Wojciech Kaźmierczak. W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam wyjątkowy model Volvo V90 Cross Country w limitowanej wersji Ocean Race. Zapraszam. Skoro mamy już limitowaną wersję Ocean Race, warto na wstępie wspomnieć, czym jest idea Ocean Race. Są to regaty żeglarskie, które powstały w 1973 roku i przebiegają dookoła świata. Uczestnicy pokonują w 6 miesięcy 32 tysiące mil morskich, także jest to nie lada wyzwanie, ale też wspaniała przygoda. Volvo przez wiele lat, do 2018 roku, wspierało, było honorowym patronem tych regat, dlatego też, upamiętniając te wydarzenia, powstawały na przestrzeni dziejów limitowane wersje Volvo. Dziś mamy okazję pojeździć jednym z nich. Warto również zaznaczyć, czym różni się specjalna wersja Ocean Race w stosunku do zwykłej wersji Cross Country, a tych różnic jest więcej, niż moglibyśmy przypuszczać. Zaczynając od różnic zewnętrznych, mamy charakterystyczny dla wersji Ocean Race biały, perłowy lakier, antracytowe listwy okalające cały samochód. W wersji podstawowej Cross Country przeważnie są one czarne bądź w kolorze nadwozia. Tutaj mamy zawsze antracytowe. Są one również wzbogacone o delikatne wstawki pomarańczowe i ten motyw pomarańczy przewija się tutaj w wielu miejscach. Jeśli chodzi o sam przód, tutaj również mamy różnice kolorystyczne. Ramka grilla nie jest chromowana, jest w kolorze nawiązującym do listw okalających cały pojazd i mamy na dole zderzaka ładną, podkreślającą pomarańczową listwę. Idąc dalej, felgi, w tym przypadku w rozmiarze 20 cali, również mają indywidualny wzór i są sygnowane logo Volvo Ocean Race. Natomiast wiele fajnych gadżetów znajdziemy w tylnej części samochodu. Pierwsze, co nam rzuca się w oczy, to podłoga bagażnika wykończona w charakterystycznym drewnie, które możemy znaleźć również na jachtach, żaglówkach. Także cały czas ten motyw związany z sportami motorowodnymi przewija się w tym samochodzie. Mamy również dodatkowe wyposażenie, takie jak chociażby latarka, dodatkowe wejścia USB i 12 V do ładowania chociażby lodówki turystycznej. Mamy tutaj również oświetlenie dodatkowe, które nie występuje w zwykłej wersji Cross Country. Warto również wspomnieć, że ten egzemplarz jest bardzo dobrze wyposażony. Zapraszam do wnętrza, bo tutaj też mamy sporo ciekawostek. Jeśli chodzi o wnętrze, przede wszystkim mamy bardzo ciekawą kolorystykę. W tym przypadku mamy jasne wykończenie foteli oraz dołu deski, ale czarną wykładzinę podłogi. To jest tak szczerze najlepsze połączenie, jeśli chodzi o elegancję i funkcjonalność. Bo te elementy, które nam szybko się brudzą, są w tonacji czarnej, a jeśli chodzi o fotele, wiadomo, zawsze skórzane łatwiej wyczyścimy niż materiałowe. Tak jak wspominałem przy elementach zewnętrznych, o pomarańczowych listwach, również te pomarańczowe dodatki mamy we wnętrzu pojazdu. Mamy je wokół foteli, na boczkach, a nawet wokół dywaników materiałowych. Znajdują się one również na pasach bezpieczeństwa. Jest to, szczerze powiedziawszy, mój ulubiony element tego wnętrza. Oczywiście klamry sygnowane rocznikiem 1959, tak jak to na Volvo przystało. W związku z tym, że jesteśmy w serii 90, na pewno nie zabraknie nam miejsca nad głową oraz na nogi. Tak jak wspominałem, bardzo fajnym elementem jest zupełnie inaczej zaprojektowany schowek na gazety tudzież książki. I też bardzo fajnym elementem jest gniazdko 230 V, takie klasyczne domowe. Także wszelakie urządzenia elektryczne możemy bez problemu sobie podładować podczas jazdy. Jak już wspomniałem o jeździe, warto tym samochodem się przejechać.
Dla mnie model V90 Cross Country to zdecydowanie faworyt w całej gamie Volvo, jeśli chodzi o przyjemność z jazdy. Także zapraszam. Zapraszam Was na przejażdżkę modelem Volvo V90 Cross Country w limitowanej wersji Ocean Race. Jeśli chodzi o sam układ wnętrza, poza tymi wszystkimi dodatkami, o których wspominałem, jest ono dokładnie takie samo jak w wersji Cross Country. Fajnym elementem jest kompas, który znajduje się w lusterku wstecznym. Wreszcie, jak odpalamy nawigację i słyszymy kieruj się na południowy wschód, wiemy, gdzie jesteśmy. Tak jak już wcześniej wspominałem, wersja V90 Cross Country to mój ulubiony model w całej gamie Volvo, jeśli mówimy o współczesnych modelach oczywiście. Jeśli chodzi o jazdę tym samochodem, jest ona według mnie fenomenalna. Jest to duża różnica pomiędzy zwykłą wersją V90, ponieważ wersja Cross Country ma dużo większy skok zawieszenia, co powoduje, że po prostu jest tu dużo bardziej komfortowo. Auto ładnie wybiera nierówności, poprzeczne jak i wzdłużne. I też warto o tym wspomnieć, że każda wersja Cross Country jest dostępna z napędem na 4 koła. Jeśli chodzi o sam egzemplarz, pochodzi on z 2018 roku i przejechał dotychczas 131 tysięcy km. Przez cały czas był pieczołowicie serwisowany tylko i wyłącznie w autoryzowanych stacjach obsługi Volvo i jest oczywiście oferowany w programie Volvo Select. Co za tym idzie, jest oferowany z gwarancją na okres roku czasu, z assistance na okres roku czasu i z możliwością wymiany samochodu z zachowaniem określonych warunków umowy. Oczywiście, jeśli chodzi o szczegóły oferty, odsyłamy na naszą stronę i zapraszamy do kontaktu, gdzie będziemy mogli umówić jazdę testową i zaprezentować Wam ten konkretny egzemplarz. Pod maską pracuje tutaj wysokoprężny silnik o pojemności 2 litrów i mocy 235 koni mechanicznych. Oczywiście można jeszcze ten silnik doposażyć o optymalizację Polestar, która podniesie nam moc i poprawi sprawność działania skrzyni biegów. Sama skrzynia biegów jest to 8-biegowy klasyczny automat, który znamy z innych modeli Volvo. Jeśli chodzi o wyposażenie, tak jak wspominałem, wersja Ocean Race sama w sobie jest już dobrze wyposażonym samochodem. Mamy tutaj aktywny tempomat razem z funkcją Pilot Assist, czyli mamy korygowanie toru jazdy. Mamy system monitorujący Bliss wraz z Cross Traffic Alert, czyli monitorowanie martwego pola i wspomaganie wyjeżdżania prostopadłego z miejsc parkingowych oraz takie rzeczy jak auto hold, bezkluczykowy dostęp, podgrzewane siedzenia, podgrzewana przednia szyba. Długo by wymieniać te wszystkie elementy, ale sądzę, że nawet bardzo wymagający klient doceni wyposażenie tego auta. Jeśli chodzi o dynamikę, jest ona bardzo przyzwoita. Mamy tutaj, tak jak wspomniałem, 235 koni i dosyć duży moment obrotowy, co biorąc pod uwagę niemałą masę tego samochodu, bardzo fajnie współgra, ponieważ raczej ciężkimi samochodami lepiej jeździ się z silnikami wysokoprężnymi ze względu na większy moment obrotowy. Warto też wspomnieć, jak to przy Volvo, o fotelach. Mają one inne schowki na gazety tudzież książki z tyłu, ale są one również charakterystyczne dla wersji Air Design. To jest dokładnie ten sam model fotela, tutaj oczywiście z innym wykończeniem. W wersji zwykłej Cross Country ten model foteli nie występował. Także jeśli lubimy fotele z wersji Air Design i chcielibyśmy mieć je w modelu V90 Cross Country, musimy zdecydować się na wersję Ocean Race. Warto również zwrócić uwagę, że jest to, można powiedzieć, biały kruk na rynku wtórnym tych samochodów. Ponieważ Volvo Ocean Race nie było standardową wersją, tylko wersją limitowaną i nie powstało ich zbyt dużo. Więc jeśli chcemy wyróżniać się na drodze, jest to zdecydowanie propozycja dla nas. Mimo 20-calowych felg aluminiowych jedzie się tutaj naprawdę komfortowo. Jest to zasługa dosyć dużego rozstawu osi i, tak jak wspominałem, zupełnie innej charakterystyki wersji Cross Country.
właśnie skończyła nam się asfaltowa droga i tutaj mamy przewagę właśnie wersji cross country. W dalszym ciągu możemy komfortowo podróżować, dojechać sobie nad wodę, na działkę, po drogach gruntowych, a jeśli też chcemy pojechać na drugi koniec Europy, bez problemu możemy to zrobić, ponieważ auto na drogach asfaltowych prowadzi się bardzo pewnie. Nie mamy tak wysoko położonego środka ciężkości jak w przypadku modeli o nadwoziu SUV, więc jest to samochód naprawdę wszechstronny i jak dla mnie jest to taki samochód w dziesiątkę. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Volvo V90 Cross Country w wersji Ocean Race przypadło Wam do gustu, tak jak mi. Ja, szczerze powiedziawszy, nie wysiadałbym z tego samochodu i chętnie sam kupiłbym sobie taki samochód. Zapraszam do naszego salonu przy ulicy Toruńskiej 90 w Warszawie, gdzie będziecie mogli porozmawiać o szczegółach tej konkretnej oferty i odbyć jazdę testową w tym fajnym egzemplarzu. Do zobaczenia!